Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Michał Wolfram, a dzisiaj zajmiemy się pfSense'em. Czym jest pfSense? pfSense jest routerem programowym, czyli jest systemem operacyjnym, którego głównym zadaniem jest zastąpienie routera. Dlaczego mielibyśmy zastępować router? Po pierwsze dlatego, że producent może nam dawać krab, który jest nie do końca bezpieczny, może nie za dobrze zabezpieczony, może niewystarczająco wydajne. Po drugie, niektóre routery, znaczy większość routerów, ma dosyć niewielką moc obliczeniową, a czasami potrzebna jest nam znacznie większa moc obliczeniowa bądź pewne specyficzne właściwości. pfSense'a możemy zainstalować na normalnym komputerze, możemy zainstalować go na maszynie wirtualnej, możemy zainstalować go w firmie hostingowej na serwerze VPS. Taka instalacja ma jeszcze dodatkowo jedną zaletę, zalet ma znacznie więcej, ale jedną z głównych, mianowicie możemy w ten sposób stworzyć sobie serwer VPN. Nawet nie tylko jeden, a nawet wiele o różnych protokołach, które są całkiem dobrze obsłużone przez tą dystrybucję. pfSense jest dystrybucją FreeBSD, czyli został stworzony na podstawie FreeBSD z dodatkowo dołożoną częścią możliwości. To, że stoi na FreeBSD, to jest dosyć dobra informacja, ponieważ systemy z rodziny BSD są znacznie bardziej stabilne i bezpieczne niż systemy Linuxowe i są open source'owe dokładnie tak jak systemy Linuxowe. Tym, co nie do końca może się spodobać niektórym użytkownikom, to jest to, że w systemach BSD nie mamy tak nowych pakietów jak w systemach Linuxowych. One pojawiają się trochę później, ale dlatego, że BSD raczej stawia na wydajność, na stabilność, na bezpieczeństwo, niż najnowsze pakiety, które w różny sposób mogą nam uceglić system. Dlatego też te pfSense'y, systemy BSD stosuje się w bankowości, w systemach medycznych, między innymi rządowych, gdzie wymagana jest stabilność, bezpieczeństwo i wydajność. Więc dobrze, zajmijmy się pfSense'em. Dzisiaj nie będę tego stawiał na VM-ie, tylko postawimy to sobie w DigitalOcean, bo tam będzie nam lepiej z tym działać. Jak zacząć? Przede wszystkim na DigitalOcean nie mamy możliwości zainstalowania pfSense'a od tak przez klik-klik, tylko musimy instalować go poprzez nagranie obrazu instalacyjnego pfSense na jedną z partycji dysków w systemie FreeBSD. Więc najpierw musimy utworzyć serwer działający na podstawie FreeBSD. Dlatego też klikam sobie na nowy droplet, wybieram sobie tutaj FreeBSD i wybieram 11.3.64 UFS. UFS to jest system plików, który wspiera generalnie instalację na jednym dysku. ZFS ma bardziej zaawansowane niektóre funkcjonalności dotyczące działania na wielu dyskach. Bierzemy sobie Basica i serwer za piątaka miesięcznie w zupełności nam wystarczy. Oczywiście, jeżeli będziemy potrzebowali, to możemy sobie potem to wyskalować w górę. Dodajemy sobie kluczyk, zrobimy sobie pf demo, tak będzie się nazywał. Za chwilę on się nam utworzy, a my możemy sobie przejść na stronę, gdzie pobieramy pfSense'a. I tutaj mamy do wyboru MD64, tak, i instalator, i to jest bardzo ważne. Wielu ludzi klika na żywioł ISO. Takie coś możemy zrobić, jeżeli sobie robimy u siebie instalację na VM-ce, ale tam akurat będziemy potrzebowali mieć memstick. To jest trochę inne działanie niż ISO. Oczywiście są różne programy, które przetwarzają obrazy ISO na pendrive'y, ale to akurat jest poza scope'em dzisiejszego odcinka. Więc bierzemy sobie tego memsticka, konsolę VGA, zamiast Nowy Jork dzisiaj wybierzemy Frankfurt, ponieważ nasz serwer jest we Frankfurcie. I co jest fajnego, jeżeli sobie najdziemy na download, to od razu możemy sobie tutaj to pobrać. I nasze PF już działa. Więc teraz musimy się podłączyć do tego serwera. Biorę sobie jego adres IP, kopiuję. SSH, root, małpa. I zaraz powinniśmy być w środku. Tak, zezwalamy. I teraz musimy porobić kilka ważnych rzeczy. OK. Jesteśmy na naszym PF demo. Najpierw potrzebujemy sobie zaciągnąć ten obraz. Czyli kopiujemy go sobie. curl.lo. curl.lo to jest takie coś, że L. O, location. Tak, czyli że jak na przykład wywali nam kod 300 coś, czyli przekierowanie, to on za tym przekierowaniem będzie podążał. I tutaj jest jeszcze opcja O, której chyba nie znajdziemy. To O de facto co robi? Jeżeli w URL-u znajduje się jakiś tam, jak widzicie tutaj, jakiś tam plik .mggz, to on po prostu output tego, co się znajduje pod tym adresem internetowym, zapisze dokładnie do tego pliku. Więc jakiejś tam dużej filozofii nie ma, ale może to czasami kogoś interesować, dlaczego robię akurat taką komendę. Okej, okay, pobiera się, ale wychodzi nam tutaj, że certyfikat w naszym tym FreeBSD 11.3 wygasł
więc zignorujemy sobie to. De facto nie polecam ignorować tego typu błędów, bo to może znaczyć, że ktoś próbuje nam podłożyć kreta, ale wiemy, że to jest zaufane środowisko, DigitalOcean nam nie będzie tutaj nic wciskał, tak samo hosting pfSense'a tym bardziej. Więc dorabiamy sobie tutaj K, czyli miej gdzieś, że to jest niebezpieczne. I będzie teraz to wszystko pobierał. Podczas gdy on zaczyna to pobierać, zajmiemy się jeszcze dwiema rzeczami. Po pierwsze, będziemy musieli wyłączyć swapa. Po drugie, będziemy musieli załączyć tak zwaną flagę debug w systemie GOM, który ten system zapobiega atakom na urządzenia dyskowe. Z racji tego, że my w pewien sposób wykonujemy atak na urządzenie dyskowe, przez to, że zapisujemy po prostu do tego dysku systemowego, no to trochę jesteśmy widzialni jako intruz, dlatego też będziemy potrzebowali wyłączyć tego GOM-a, żeby po prostu można było zapisywać na ten dysk systemowy. Ok, obraz się już zaciągnął, więc możemy sobie wyłączyć swapa. Robimy to komendą swap off dev gpt swap. Niech sobie jest wyłączone. I teraz sysctl kern geom debug flags równa się 0x10. Tak, i teraz robimy gunzip gwiazdka img gz dd off. I podczas tego gunzipa jest też ważna flaga C, która przekierowuje zawartość tego archiwum na nasze standardowe wyjścia, a potem przez pipe'a przekierowujemy to DD na urządzenie dyskowe, które mamy tutaj zamontowane w systemie. Ok, przeszło 16 sekund, całkiem szybko. Teraz restartujemy naszą maszynę i przechodzimy na naszego DigitalOcean i włączamy konsolę. O, jak widzimy, już się załącza pfSense. Zanim on się załączy, zweryfikujemy sobie maskę sieciową. Aha, i tutaj jest bardzo ważne. Tak, to jest maska 20. To jest 240 jakby w poprzednim jeszcze oktecie. Bardzo ważne jest to, że przed chwilą działaliśmy z tym dyskiem, trochę go zhakowaliśmy, żeby tam wgrać ten nasz obraz. Musimy teraz odzyskać tą partycję. Ok, nie jest to nam jednak potrzebne do końca. Akceptujemy i będzie teraz instalacja. Angielski nam pasuje. I teraz bardzo ważna rzecz. Dysk będziemy formatować ręcznie. Teraz usuwamy wszystkie partycje, za wyjątkiem jednej. Nie możemy jej usunąć, ponieważ jakby w tej chwili na niej stoimy. Teraz będziemy potrzebowali sobie utworzyć kolejną partycję. Znaczy taką jakby partycję ogólną FreeBSD, bo popatrzcie, dlaczego tworzymy teraz partycję? Ponieważ ta partycja VTBD0S2 ma tylko niecałe 800 MB, a potrzebujemy mieć na wszelki wypadek trochę więcej. Z racji tego, że na niej stoimy, to nie możemy jej za bardzo ruszyć, więc stworzymy po prostu sobie nową jakby główną partycję 24 GB, bo to jest coś takiego jakby LVM i tam w środku niego dopiero możemy sobie tworzyć partycje, których możemy używać. Tworzymy sobie UFS-a. I to montujemy jako główny ten root, jako ten slash nasz. Ok. Dysk jest partycjonowany, akceptujemy to. No i teraz już system sobie kopiuje z tego zasobu swojego dyskowego dane do instalacji i powoli będzie instalował nam pfSense'a. Potrzebowaliśmy się dowiedzieć, co się kryje pod tą maską, jaka to jest ta końcówka, bo już niebawem system nas będzie o to pytał przy konfiguracji adresów IP, ale nie uprzedzajmy faktów. Ok, system się już zainstalował, to znaczy pliki się przekopywały. On nas teraz pyta, czy chcemy jeszcze jakieś zmiany wprowadzić za pomocą shella. Nie chcemy, no to dajemy mu nie. Akurat w tej chwili nie chcemy. No i rebootujemy go, zobaczymy, jak szybko się uruchomi nam pfSense. Ok, system się uruchomił, ale nie ma jeszcze skonfigurowanej sieci. Teraz się nas system pyta, czy chcemy ustawiać VLANy. Z racji tego, że DigitalOcean nam nie daje żadnych VLANów, przynajmniej nie mamy takiej możliwości, żeby działać na VLANach, to dajemy mu nie. Na razie nie chcemy działać na VLANach. Teraz prosi nas o określenie interfejsu do połączenia z internetem i proponuje tego VTNet 0, no to akurat nie mamy tutaj za dużo do wyboru, więc jego sobie zastosowujemy. Teraz pyta nas, jaki interfejs chcemy mieć do obsługi LANu, ponieważ nie mamy tutaj żadnego innego interfejsu, żadnego innego urządzenia sieciowego, to dajemy sobie po prostu Enter, ponieważ nie mamy nic. Czy chcemy kontynuować? Tak. To jest to, co chcieliśmy. I on sobie teraz będzie konfigurował interfejs WANowski, to trochę może potrwać. Ok, pfSense się nam uruchomił. I teraz musimy skonfigurować adresy IP. Czyli dajemy sobie 2, ustaw adresy dla interfejsów. Czy chcemy mieć przez DHCP? No nie, jednak DigitalOcean nam nie daje DHCP. I prosi teraz nas o podanie adresu, no to podajemy to, co tutaj jest. I teraz prosi nas o określenie maski bitowej, ilości bitów. To jest 20. I teraz prosi nas o podanie gateway'a.
Czy chcemy konfigurować DHCP6, IPv6 przez DHCP6? Nie. Też nie chcemy mieć żadnego adresu IP na WANie, ani serwera DHCP też nie chcemy. I czy chcemy mieć nasz panel zarządzania pfSense'em na HTTP? Tak, może być, dla testów. Potem sobie dorobimy nasz własny SSL kiedyś. Ok, no i podał nam adres, pod którym słucha pfSense. Prosi nas o Enter. Ok, jesteśmy na panelu. Domyślnie dane dostępowe to jest admin pfSense. Super ancko. Uwaga, jest domyślne hasło na koncie admin. Zmień to możliwie najszybciej. Tak, mają support, który jest płatny. Może być to teraz tak ustawione. Ustawiłem sobie jeszcze DNS-y. I nie chcemy, żeby cokolwiek nam je nadpisywało. I tak, konfiguracja interfejsu WANowskiego, statyczna, ok. Jest tutaj wszystko skonfigurowane, jak być powinno. Kontynuujemy, zrobimy sobie hasło testowe. Kontynuujemy. I skonfigurowaliśmy pfSense'a na DigitalOcean. Jeszcze sprawdzimy sobie aktualizację, czy coś się tutaj nam nie pojawiło. Jest wszystko możliwie najbardziej zaktualizowane. Potem sobie zrobimy surveya, jak będziemy mieli o nim wyrobione zdanie. Na razie przeszliśmy dopiero co instalację, ale mam nadzieję, że system Wam się spodoba. Jak widzicie, jestem tutaj zalogowany z mojego normalnego adresu IP. Można tutaj robić różne bardzo ciekawe rzeczy. Co jest ciekawe, na przykład jak chcemy sobie zrobić VPN-a w OpenVPN-ie, to są wizardy, które znacznie ułatwiają całą robotę. Więc tym się na pewno zajmiemy już niebawem. A na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i trzymajcie się do kolejnego odcinka.